JJ, prosimy. Uwaga, krok. 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 Ogień. Wow, jaka prędkość! To było szybkie. Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj razem z JJ-ką oraz Citroxem będziemy walczyli między sobą o Tilted Towers. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy zwariowany odcinek, chciałem wam ogłosić coś bardzo ważnego. Wielkimi krokami zbliża się Orange Community Cup, czyli turniej Fortnite od Orange, a pula nagród to 27 000 złotych. A dozwolone platformy to komputer, PlayStation 4 oraz Xbox One. Zapisy do turnieju trwają od 5 do 18 sierpnia, a formularz zgłoszeniowy oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. W tym momencie na ekranie wam się wyświetlają daty pierwszych eliminacji, natomiast wielki finał odbędzie się już 28 września. Zachęcam was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ tam na bieżąco będę was informował o eliminacjach do wielkiego finału. Więc koniecznie odwiedź stronę orangecup.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Ja za was wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki, życzę połamania myszek. A teraz, moi drodzy, nie przedłużając, zacznijmy walkę o Tilted Towers. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną JJK i Citrox. Siemanko, witam. Cześć, siemanko. I będziemy walczyli o Tilted Towers. Na samym początku ustalmy jakiś próg łapek dla widzów. Citrox, ile łapek muszą widzowie zostawić, żebyś wziął udział w kolejnym odcinku? O, ja to z przyjemnością wezmę, nawet jak będzie 1000, ale dajmy taki próg taktyczny 9000 lajków. Co ty na to? Dorzucisz coś do tego, moja droga? 9700. 9700 to będzie również odcinek z JJ-ką. Moi drodzy, dzisiaj będziemy walczyli o Tilted Tower tak jak to robią na prawdziwym dzikim zachodzie. Za chwileczkę podzielimy się na 3 pięcioosobowe drużyny i będziemy między sobą walczyli. Na samym początku musimy dobrać się w drużyny. Może co? Pierwszy, Citrox, skoro jesteś debiutantem na moim odcinku, no to masz prawo wyboru jako pierwszy. Dobra, okej, czyli ja sobie wybiorę pierwszego członka do mojej drużyny, a będzie to powiedzmy, a tutaj z lewej strony koleżka albo komandoska jakaś, okej. Komandoska, zapraszam. I osoby wybrane przez Citroxa ustawiają się za nim w rzędzie. JJ-ka, ty staj z prawej strony. Teraz kolej JJ-ki, no dawaj. Okej, to ja również wybieram panią z lewej strony. Okay, z różowym kilofem. To jest chyba ala bombowe barwy, co ona ma na głowie? Tak? Nie, takie ma okularki podobne. Dobra, to czyli teraz dla Farela banana. Ja myślałem, że też dostanę taki ładny, kowbojski... Co to jest? Szlafrok? Ale niestety mój banan się nie zmieścił. Dobra, no to okej, skoro ty pierwszy, pani z łomem, zapraszam do mnie, stanąć tutaj. Teraz Citrox. Dobra, to teraz moja kolej, to ja może teraz wezmę tym razem z prawej strony, zapraszam koleżankę również. Okej, tu chyba druga koleżanka do twojego teamu, tak, teraz JJ-ka. Okej, ja wybieram panią w czapeczce zielonej. No to teraz Farel panią na motorku, zapraszam, zapraszam. Mam już dwie kobiety, bananowy team. Teraz moja kolej. To ja może tutaj gościa w żółtym kapturze, zapraszam. Okej, no to może być jakiś taki czarny konik, mi się wydaje, dzisiejszego odcinka. Teraz JJ-ka. Okej, wybieram panią po prawej. Dobra, ja biorę Johna Wicka. Zapraszam, panie Johnny Wick, do mnie. Okej, dobra, no to ja teraz tutaj z tymi dwoma... Co, to są piły jakieś mechaniczne, tak mi się wydaje. Po prawej stronie, zapraszam. Okej, i ja wybieram panią z różowym plecaczkiem. Okej, no to mi została pani Uladako. Czyli mamy panią złodziejkę, czyli będą szybkie rączki, tratata. My razem z Citroxem zaprezentujemy wam, jak to będzie wyglądało. Odwracamy się do siebie plecami. Mamy kill off. Na komendę krok robimy krok do przodu. Na komendę strzelaj, odwracamy się i celujemy do siebie. Osoba, która pierwsza powali przeciwnika, wygrywa. Ja wezmę swojego jakiegoś czarnego konika na środek. Może John Wick. John Wick mi się wydaje, że będzie szybko strzelał. Okej. Czyli jeżeli z mojej drużyny jest osoba i z JJ-ki osoba, czyli Citrox daje komendy, czyli krok, krok, krok i strzelaj. Okej, Citrox, odliczaj. Uwaga, 3, 2, 1, krok. Jeszcze krok. Krok. Strzał. Uwaga, 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 wymiana ognia. Nie mogą się wytrafić, przeładowują. I uwaga. I brawo, John Wick, punkt dla Farela. Woohoo! Brawo, John Wick zostaje na polu bitwy. John Wick zostaje na polu bitwy. Wiedziałem, mordeczko, że masz buziaczkę od bananka, że mogę na ciebie liczyć. Teraz wybiera przeciwnika mojemu Johnowi Wickowi Citrox. Dobra, to ja tutaj mam chyba dobrego kandydata tuż za mną. Zapraszam koleżkę w żółtym kapturze. Taki trochę tajemniczy wariacik, mam nadzieję, że uda mu się zwyciężyć. Okej, czas na rundę numer 2, teraz mówi JJ-ka. Dawaj. Okej, krok. Krok. Strzelaj. I uwaga! Uwaga, uwaga! Tak jest! John Wick! Mój czarny koń, wiedziałem, żeby na niego stawiać. Już dwóch pokonałeś, mój drogi przyjacielu, jestem mega zadowolony. Teraz drużyna JJ-ki, kogo wystawisz? No cóż, kogo ja tu mogę wybrać? Niech się tylko rozejrzę. Może pani z plecaczkiem z serduszkiem. No może zauroczy mojego Johna Wicka i pokona go w jakiś sposób. Okej, trzecia runda. Jestem ciekaw, czy mój John Wick strzeli hat-tricka. Okej, Citrox. Komentuj. Uwaga, uwaga. Gotowi? Krok! Strzał! Wow, jak szybko! Nie wierzę, mój John Wick zginął! Kurczę, brawo, brawo! Spodziewał się takiego zagrania z mojej strony. No, tu go zaskoczyłeś, nie powiem, że nie. Nie jest nieśmiertelny. Teraz wyznacza kolejnego zawodnika Citrox. Kogo wyznaczysz, przyjacielu? Dobra. Ja poproszę tutaj od razu tą pierwszą osobę za mną, po kolei lecimy. Mam nadzieję, że tym razem uda się wygrać. Też mam taką nadzieję. Gotowi? Krok! 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 Strzał! Uwaga! Dawaj, ale walka! Brawo, brawo! Komandoska z Citroxa pokonała! Brawo! O kurczę, zapraszam, o kurczę. Zapraszam. No jestem teraz ciekaw, kogo mam ja wystawić, żeby się tutaj zmierzyć z taką komandoską. No właśnie. Co ty na to, Farel? John Wick już niestety pokonany i co teraz zrobisz? No niestety muszę wystawić kolejną kobietę i mi się wydaje, że Ladako będzie miała szybkie rączki, o jest to złodziejka. Potrafi co nieco szybko zabrać, więc panią kleptomankę zapraszam na środek. Reprezentujesz Team Banan. Tam masz broń. Tak jest, Team Banan. Krok. 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 Co ona robi? Ogień! Uwaga! Dawaj, dawaj, kto strzeli, nie widzę za skrzynką, niestety! Moja Ladako nie żyje. Elegancko. Dlaczego? Super. No, ej, w mojej drużynie zostały tylko dwie osoby, najwięcej ma JJ-ka, halo! Team Farel, musimy się wziąć garść, pamiętajcie! Tu mam jeszcze taką super komandoskę i szybką motocyklistkę. Dobra, mam nadzieję, że dacie radę. Tam z tyłu jest Kedlar za drzwiami, więc możesz uszukać, trochę go wypić. Nie no, żartowałem. Nie oszukujemy. Ja tu pilnuję, nie ma wejścia, zamykam drzwi i koniec. Ta, zamykaj kanciapę. Teraz JJ-ka musi wyznaczyć swojego zawodnika. Kto to będzie, JJ? Dobrze, więc wyznaczam mojego magika, który na pewno wygra ten pojedynek. Zapraszam ciebie. Gdzie ty masz magika? Panno. To jest mój magik. Aha, dobra, ja myślałem, że jakiś Gandalf z różdżką. Aha. To jest jego różdżka, zapraszam cię, trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz, chociaż ty. Okej, czas na kolejną rundę. Krok. Krok. Strzelaj! Pięknie, brawo, ależ to było dobre. Ta komandoska jest za szybka. Chciałam zgłosić reklamację. Zobaczcie, ta komandoska ma laserowe oko, dlatego tak dobrze strzela. Super, szybka rączka, gratulacje. Ale teraz taki celny jeden strzał wystarczył. Bardzo szybko. I to jeszcze był strzał w plecy. Teraz czas na Farela, żeby wybrał przeciwniczkę dla komandoski. Kurczę, mi się wydaje, że bandolierka. Bandolierka będzie, nie uciekaj, nie uciekaj. Tak, ty musisz, tu jest dla ciebie broń, dla ciebie amunicja. No i mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Pamiętaj, obsypię cię fałdolcami, jak to wygrasz. Okej, ustawiamy się tutaj ładnie na linii, dobrze. Wyciągamy kilofy w dłoń. No i teraz decydująca walka, czy ktoś pokona komandoskę. No jestem mega ciekawy. JJ-ka, krocz. Krok. Strzał. Pięknie. Nie wierzę. Super. JJ, ja to było oszukane, za wolne. Nie możesz tak robić, ty musisz mówić szybciej. Krok, 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 później strzała. Nie, mi zabiłaś przeciwnika w głupi sposób, oni byli zdekoncentrowani. Dobra, nieważne. Dobra, każda wymówka jest dobra, Farel. Każda wymówka jest dobra, po prostu wiesz, twój team jest słabszy i tyle. Tak, na to wygląda. Szkoda, przyjacielu. Została mi tylko jedna motocyklistka, masz tu. tutaj tego buziaczka. Nie bał się. Citrox gra na cheatach. Citrox gra na cheatach. Jakich cheatach? Na to wygląda. Dobra, teraz JJ-ka. Ty musisz wyznaczyć swojego zawodnika. Czy ja muszę wyznaczyć? No mam ostatniego czarnego konika, także zapraszam ciebie. Krok. 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 Krok! Strzelaj! Uwaga! Dawaj, dawaj, komandorska, dawaj! Dobrze, dobrze! Dawaj, nie wierzę, nie no! Co? Super! Co jest nieśmiertelna! Po prostu to jest niemożliwe, ej! Ale ma aima ta komandorska. Ale zazdrościsz, co pewnie chciałbyś robić teraz. Bardzo. Mi się wydaje, że to wszystko przez jej laserowe oko, ja wam mówię, ona ma laserowe oko. Tak. No nic, moi drodzy, cały team JJ-ka odpadł, JJ-ka płacze, mam nadzieję, że jeszcze coś wywalczysz w finale, bo też będziesz niestety musiała się strzelać z finalistami. Zostałaś ostatnia z teamu JJ-ka, okej. A ja JJ-ka pokażę ci tyle, o. Bye bye, miło było, trzymaj się. Pa, pa. Do zobaczenia. Jesteście gotowi na decydującą rundę? Mam nadzieję, że mnie, motocyklistko, nie zawiedziesz. Krok. 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 Strzał. Dawaj, 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 motocyklistka, dawaj, 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 pokonaj ją, nie! Mamy pięknie, tak jest! Nie wierzę, nie wierzę. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, słuchajcie, to był jeden z moich najlepszych wyborów w tym roku, słuchajcie, wybranie komendowskie do swojej drużyny. Okej, moi kochani, ostatnia z rodu JJ-ek, mam nadzieję, że pokonasz komandowskę. Krok! Krok! Strzelaj! Pięknie, ja cię kręcę. JJ-ka go szukać chciała, trzeba przeskoczyć nad kulą, ale niestety dostała w nogę i uderzyła w podłogę. Nawet to nie pomogę, zobacz, moja komendowska wszystkich jest, tutaj zna wszystkie zagrania, nie ma mocnych rany po prostu. Tak, teraz niestety, ale musi zawalczyć z legendarnym bananem, czyli Farelem. Mam nadzieję, że szybka rączka Farela faktycznie się okaże szybka. Powiem wam tak, mega się stresuje, odlicza JJ-ka. Przybyłam do was z zaświatów, aby rozwiązać ten spór. O. Uwaga. Krok. 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 JJ. Strzał. Uwaga. Co? Nie. Dostał? Nie. Tak, nie. Dostał. Wow. Na ślepo to centralnie heada, nie wierzę. No to było szybkie, fajnie. Ale to było szybkie, wow. Taka bomba, nice, udało mi się ocalić, to teraz rywalizuję z jakąś osobą od Citroxa, matko kochana, tak, co tu się dzieje? Tak, miało mi się dwie osoby, potem ja na końcu, jeśli uda ci się je pokonać, ale teraz zapraszamy, może, kto by chciał, niech skoczy. Dobra, no, o, tutaj koleżanka była po prawej stronie szybsza, także zapraszam na środek, no i trzymam kciuki, mam nadzieję, że pokonasz tego legendarnego bananka. Uwaga, krok. 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 I ogień! Nie. Dobra, Farel, udało się. Jest! Tak jest! Legendarny banan cały czas daje czadu. Citrox, idę po ciebie. JJ, prosimy. Uwaga, krok. 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 Ogień! Wow, jaka prędkość! Ale to było szybkie! Nice! Piękny ajem centralnie w czosnek, a zrobił mostek z Citrox. Bój się, bój się. Walczymy o Tilted Towers. Okej, Karol, jesteś gotowy? Jesteś gotowy na wielki finał? Jestem gotowy, Farel, zobaczymy jak to wyjdzie. Piszcie w komentarzu, czy Team Citrox, czy Team Banan Farel. Okej. Odwracamy się pleckami, kilo w dłoń. Mam, dobra, kilo przygotowany. Okay. Mamy. Komandowska dała mi tutaj trochę, wiesz, dobrej mocy, zobaczymy. No mam nadzieję. Ten pojedynek na zawsze rozwiąże spór o wykrzywione miasteczko. Dokładnie. Zobaczymy, czy wygra brązowy banan z kameleonem na plecach, czy Ninja Citrox. Ninja Citrox, okej. Uwaga, krok. Krok. I ogień! Nie! Nie! To tak to! Nie wierzę w to, no po prostu jest niemożliwe. Jak on tak szybko się... On nie potrafi przecież grać w Fortnite! Halo! Jak on to szybko zrobił? Pokonał takiego legendarnego banana. Ej, nie sądziłem, Karol. Wielki szacun, wielki szacun. Teraz dzięki Farel. Mówię ci, tak naprawdę to była komandowska, wiesz, w moim ciele, nie? Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Z pewnością grasz na bindach Bugi, mistrza świata z Fortnite'a. No, i to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że się wspaniale bawiliście tak samo jak my. Citrox wygrał, gratuluję ci Karol. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału Citroxa, do którego link znajdziecie w opisie. Odwiedźcie również kanał JJki. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.